Przekazuję głos Adamowi Kani. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, ostatnie dwa lata pokazały nam trudną sytuację w Polsce, wiadomo, przez sytuację pandemiczną, ale są też w tej sytuacji plusy. Przez te dwa lata w Polsce na wielką skalę, jak nigdy dotąd spotykaną, ludzie zaczęli się zrzeszać, zaczęli się gromadzić, zaczęli się interesować swoimi prawami. I dzisiejsza konferencja prasowa jest pokłosiem tych dwóch lat, gdzie osoby, które do tej pory nie interesowały się sprawami społecznymi, politycznymi, nagle zaczęły się interesować. I dzisiaj na tej konferencji chcielibyśmy przedstawić pokłosie tego, że osoby, które wcześniej nie angażowały się w żadne tematy, dzisiaj podejmują głos i chciałyby się wypowiedzieć w sposób publiczny w ważnych, strategicznych sprawach związanych z naszym krajem. Pozwólcie Państwo, że przedstawię naszych gości. W pierwszej kolejności głos zabierze pani Joanna Sadkowska-Banak, która reprezentuje oddolną inicjatywę społeczną Zdrowa Opolszczyzna. Pani Joanna jest przedsiębiorcą. Druga jako głos zabierze pani Ewa Paradzyńska, która reprezentuje Ogólnopolski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Następnie adwokat pan Sławomir Korbela, który reprezentuje środowisko prawnicze, stale też współpracuje z Fundacją Nowe Spektrum Grzegorza Płaczka. Dalej pan Jacek Czałderna, prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, przedsiębiorca także. W kolejności następnej pani Anna Rykowska, która reprezentuje środowisko prawnicze oraz służby mundurowe. Pani Anna jest adwokatem i jest też to członek Komisji Śledczej do spraw pandemii. I jako ostatni zabierze głos pan Piotr Rosudowski, który jest lekarzem, członkiem, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Pan Piotr reprezentuje świat nauki i medycyny.